zajmuje się sprawami albo, i to jest najczęstszy przypadek, w wyniku złożonej skargi, czyli to jak Państwo dzisiaj albo tutaj coś powiedzą, przedstawią dokumenty, to już będzie to sytuacja de facto złożenia skargi do rzecznika. I wtedy każda taka sprawa jest rejestrowana i my musimy oczywiście się z nią zapoznać i jeżeli dostrzegamy naruszenie praw człowieka, to podjąć określone działania. Oczywiście do rzecznika można się zwrócić nie tylko za pomocą tego typu spotkań, bo to byłoby, nie dałbym rady fizycznie najzwyczajniej w świecie cały czas jeździć po kraju, ale mamy biura, mamy biuro w Warszawie, mamy 3 biura terenowe we Wrocławiu, w Katowicach oraz w Gdańsku oraz mamy jeszcze do tego punkty przyjęć interesantów. Ale oczywiście można się do nas zwrócić listownie, to jest najczęstsza forma, można się zwrócić za pomocą maila, jeżeli ktoś chce się czegoś dopytać, bądź uzyskać jakąś informację, to też można... Jestem w Turku, ponieważ właśnie zakończyło się spotkanie regionalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Co miesiąc, dwa miesiące organizujemy wyjazd do jednego województwa i w czasie tego wyjazdu spotykamy się z mieszkańcami w poszczególnych najważniejszych miastach regionu. To są spotkania, które są otwarte, mogą w nich uczestniczyć zarówno mieszkańcy, jak i aktywiści, działacze organizacji pozarządowych, osoby poszkodowane, czy osoby, które po prostu chciałyby posłuchać i zobaczyć, co do powiedzenia ma Rzecznik Praw Obywatelskich. Takich spotkań zorganizowałem już ponad 170 na terenie całego kraju. W zasadzie teraz to już chyba jest trzecie okrążenie, które robię po Polsce. W Turku wcześniej niestety nie byłem, ale no, najzwyczajniej w świecie w Polsce samych miast powiatowych jest ponad 200, także nie sposób jest wszystkie je odwiedzić. Teraz właśnie staram się, można powiedzieć, tą pętlę na mapie Polski dokończyć i do końca kadencji być pod tym względem aktywny. Paweł Dzikowski, przewodniczący kadra kopalni Adamów. Panie dyrektorze, problem jest taki, że w 2016 roku wymieniono kierownictwo ZUS w Koninie. Kierownictwo ZUS w Koninie, mimo niezmienionych przepisów dotyczących emerytur górniczych, zaczął interpretować inaczej te przepisy. Zaczął tak interpretować, że doprowadził do tego, że jest już na dzień dzisiejszy ponad 200 spraw w sądzie i tak jak kolega powiedział, interpretuje na niekorzyść pracowników, mimo tego, że przepisy stanowią jasno, rozporządzenia, ustawa i rozporządzenia do tych ustaw stanowią jasno, kto może odejść na tą emeryturę i jakie musi spełniać warunki, na jakim stanowisku i tak dalej. ZUS Koniński nie respektuje w ogóle wyroków Sądu Najwyższego, które my, jak pomagamy pracownikom czasami w opiniach, powołujemy się na wyroki Sądu Najwyższego. ZUS odrzuca praktycznie te wyroki, chociażby wyrok, który mówi o tym, że nie samo nazewnictwo stanowiska pracy, a charakter wykonywania pracy jest bardzo ważny do określenia, czy danemu pracownikowi należy się emerytura górnicza, czy jeśli nie należy. Umawiamy się na spotkanie, zapraszam panów i państwa do Warszawy. Ja wtedy sprowadzam na spotkanie osoby z mojego biura, które się na tym znają i zastanawiamy się, w jaki sposób moglibyśmy pomóc, a jednocześnie my się do tego spotkania przygotowujemy, żeby nie było to spotkanie takie, że panowie od początku wszystko przedstawiają, tylko że my po prostu wiemy, o co chodzi na bazie tych informacji. Spotkanie było niezwykle ciekawe i cieszę się, że zwrócono mi uwagę na problemy, których wcześniej nie znałem, czy też nie słyszałem. Będę starał się wyjaśnić problem emerytur górniczych i to, że osoby, które przepracowały odpowiedni czas w kopalni, nie mają tych emerytur i muszą się procesować w sądzie. Umówiłem się tutaj z przedstawicielami Związku Zawodowego, ale także poszkodowanymi górnikami, że odwiedzą mnie w biurze w Warszawie i na ten temat głębiej porozmawiamy, zapoznamy się z dokumentami, orzeczeniami sądowymi, ale także z regulacjami prawnymi oraz z praktykami ZUS-owskimi w tym zakresie. Rozmawialiśmy też na temat problemu termomodernizacji budynków, które są objęte ochroną konserwatorską. Jeżeli faktycznie jest tak, że dochodzi do dyskryminacji lokatorów oraz tych właścicieli, którzy mieszkają w budynkach, które są objęte ochroną konserwatorską i oni nie mogą tych budynków odpowiednio ocieplić, to być może jest to kwestia, którą należy wyjaśnić. Chciałam przedstawić problem mieszkańców mieszkających w budynkach, które objęte są ochroną konserwatora zabytków.
I problem polega na tym, że jest to abstrakcja, że zostało wydane zezwolenie, że jedne budynki są ocieplone, a zmienił się konserwator zabytków i nie mogą być ocieplane pozostałe budynki tej samej ulicy lub ulicy, która jest przynależna obok. Tak? Okej, okay, czyli ja rozumiem, że to, bo szanowni Państwo, dla nas bardzo ważne jest zawsze przy każdej sprawie poszukiwanie odpowiedzi, jakie prawa i wolności obywatelskie są naruszone. Czyli ja rozumiem, że tutaj w tym przypadku naruszenie prawa to by było naruszenie prawa własności związane z tym, że nie jesteśmy w stanie przeprowadzić odpowiednich remontów i udoskonaleń danego budynku zgodnie, można powiedzieć, z wymogami wiedzy technicznej, komfortem życia i tak dalej. Zajmowaliśmy się w biurze różnymi tematami dotyczącymi zabytków. Na przykład były takie historie, dopiero niedawno rozwiązane w zasadzie, że ktoś miał na przykład wpisywany grunt, przepraszam, nieruchomość do rejestru zabytków i miał z tego tytułu różnego rodzaju ograniczenia, jeżeli chodzi o korzystanie z własności, a jednocześnie bardzo ta decyzja o wpisaniu do rejestru zabytków była podejmowana czasami w ogóle bez wiedzy samego właściciela, tak? Takimi historiami się zajmowaliśmy. Także wiem, że w biurze na pewno dwie osoby dość dobrze się kojarzą te tematy, prawda? I jak to powinno działać. I myślę, że no, moglibyśmy na to spojrzeć, ale nie dam Pani gwarancji, czy na pewno tutaj pomożemy. Także ciekawy problem dotyczył ekranów dźwiękoszczelnych. Tutaj w tym przypadku instytucją, która jest za to odpowiedzialna, to jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i być może poprzez wyjaśnienie tej sprawy będę mógł trochę pomóc mieszkańcom przed właśnie tym hałasem, który jest spowodowany obecnością czy bliskością autostrady. Także szereg różnych problemów, także tych ogólnych dotyczących na przykład funkcjonowania domów pomocy społecznej, aresztów wydobywczych, funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego czy zasiłków dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, nad którymi warto się zastanowić i które oczywiście wchodzą w zakres zainteresowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.